Witam serdecznie w porannym odcinku. Jestem zaskoczony tym, co się dzieje na rynkach finansowych. Ale na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Jeżeli ktoś jest zainteresowany śledzeniem mojego portfela, to proszę wysłać wiadomość. Na e-mail podany poniżej, a będziecie codziennie wieczorem otrzymywać specjalną wiadomość, w której będą informacje, jak zamierzam zmodyfikować mój portfel następnego dnia w zależności od różnych czynników rynkowych. Zachęcam i zaczynamy. Jestem zaskoczony tym, co się dzieje na rynkach finansowych, zwłaszcza na Wall Street, ponieważ uważałem, że rynek będzie w spokoju oczekiwał na to, na wygaśnięcie wrześniowych instrumentów pochodnych za, w tym tygodniu i że będzie miało to raczej ten, będzie miało to raczej yy, taką, taki wydźwięk, że przeważać będzie tendencja na kupowanie ryzyka, tak aby zakończyć wrześniowy obrót instrumentami pochodnymi jak najwyżej, na jak najwyższych poziomach. A okazało się, że jednak Wall Street wybiera inny scenariusz i mamy do czynienia z zaskakującym i wyraźnym spadkiem. Już nie tylko w, w piątek indeks S&P złamał Poziom 4508 zakończył na minimach tygodniowych, ale także zbliżył się do kluczowego wsparcia 4445, gdzie mamy lukę wzrostową. I moim zdaniem jest duży, duża szansa na to, że dzisiaj będziemy świadkami testu tego poziomu, który jest, jeżeli doszłoby do jego przełamania, no to rynek dostanie techniczną zachętę do tego, żeby kontynuować ruch spadkowy, techniczną korektę. Ciekawe, czy fakt, że jednak wygasają wrześniowe instrumenty pochodne, będzie miał jakąś wartość, jakieś znaczenie dla rynków, ale na razie wygląda na to, że rynek chce spadków i jakoś próbuje rozwinąć korektę spadkową i zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Pamiętajmy, że teraz najważniejsze w końcówce miesiąca jest to, co w przyszłym tygodniu powie Fed. Fed w przyszłą środę zadecyduje o poziomie stuprocentowych, zadecyduje prawdopodobnie także o tym, czy wychodzimy już z łagodnej polityki monetarnej, czy będziemy świadkami taper, czyli ograniczania skupu aktywów. I myślę, że każdy spadek teraz jest i będzie interpretowany w taki sposób, że jest to właśnie przygotowanie i dyskontowanie takiego wydarzenia. Jak będzie, zobaczymy, natomiast moim zdaniem będzie miało to przełożenie na różnego rodzaju inne klasy aktywów. Już dzisiaj indeks Hanseng mocno spada i będziemy świadkami prawdopodobnie zanegowania dobrej piątkowej sesji, a jeżeli tak się stanie, no to wtedy indeksy azjatyckie związane z ryzykiem będą sugerowały, że. Wrócić do tendencji spadkowej, natomiast zupełnie inaczej zachowuje się indeks Nikkei, który, który pokonując poziom 30 tysięcy punktów wybił się w poprzednim tygodniu z takiego kanału spadkowego formacji flagi. Ma to jednoznaczny wydźwięk zachęcający do dalszych wzrostów i do kontynuacji Hossy w Tokio w Japonii. Więc indeksy w Chinach spadają, indeksy w Japonii rosną. Jest dość spory Mishmarz i Zobaczymy co o, się wydarzy. Prawdopodobnie kluczowe będzie, tak jak wspomniałem, wydarzenie, czyli Fed w przyszłym tygodniu. Do tego czasu każdy dziwny ruch, moim zdaniem, będzie interpelowany w taki sposób, że wygasane są wrześniowe instrumenty pochodne i to ma teraz kluczową, kluczowe znaczenie. Yy, indeks DAX zakończył sesję w okolicach poziomu 15600 punktów, więc tutaj sygnały. Generalnie nie są jednoznaczne, natomiast faktem jest, że półtora roczna linia trendu wzrostowego jest pokonywana i to jest także silna zachęta ku temu, żeby wierzyć, że niemieckie akcje próbują jakiejś większej korekty spadkowej. Pamiętajmy te ostatnie wykresy, które sugerowały, że głębokość korekt na przestrzeni ostatniego roku nie była większa niż 4,5% niż od swoich szczytów a to dawałoby perspektywę y, około 700 punktów cofnięcia y, spod y, maksimów 16 tysięcy punktów, czyli rejon 15 300-15 400 punktów, jako taki poziom y, odniesienia i oceny czy korekta jest czymś więcej niż tylko jakimś lokalnym chwilowym y, spadkiem, więc będziemy patrzeć czy te wsparcia są pokonywane no, i oczywiście indeks WIG20, który praktycznie odzwierciedla to, co się dzieje na indeksie DAX. Jako, że dzisiaj nie ma danych makroekonomicznych o większym znaczeniu, będziemy testować sentyment, który jest na rynkach finansowych. A on na razie sygnalizuje to, że Warszawska Giełda ma ochotę na kontynuację korekty spadkowej z celem 2290-2300 punktów, gdzie mamy dolne ograniczenie tego. Kilkumiesięcznego kanału wzrostowego, dzisiaj rano od samego początku rosną rentowności amerykańskich obligacji. To oczywiście sprzyja wyprzedaży ryzyka, i zobaczymy, czy to będzie kontynuowane podczas sesji europejskiej. Bo jeżeli tak, to rynek europejskich akcji dostanie także sygnał, że tutaj świat chce pozbywać się ryzyka na rzecz bezpieczeństwa. A każdy dalszy wzrost rentowności. Będą zwiększały szanse na to, że korekta spadkowa będzie czymś więcej niż tylko chwilowym, jakimś spadkiem i naprawdę będzie miało duże znaczenie. To ponieważ rynek obligacji będzie sygnalizował, że boi się tej czyli ograniczania skupu aktywów, i oczywiście będzie miało to duże przełożenie na zachowanie amerykańskiego dolara, który. Już samego rana stara się flirtować z poziomem 1,18. Każdy większy spadek poniżej 1,18 to byłaby zachęta ku temu, żeby wierzyć w dalsze spadki. A yy, natomiast na parze dolar do 1 tutaj jest cały czas konsolidacja i niewiele się dzieje. Natomiast para fund do dolara, ona jak już wspominałem w poprzednim odcinku, ma bardzo, duże, ma bardzo duży opór w rejonie 1. 39 i ten opór, jak widać, znowu nie został pokonany, a taka słabość zachęca do tego, żeby wierzyć w amerykańskiego dolara także względem funta brytyjskiego. I oczywiście wzrost rentowności amerykańskich obligacji plus yy, mamy, gdy mamy do czynienia z umocnieniem amerykańskiego dolara, to jest także czynnik sprzyjający osłabieniu krajowej waluty, więc para dolar do jena i para euro przepraszam, dolar do złotego i para euro do złotego mają tendencję ku temu, żeby ruszyć w kierunku ostatnich maksimów, ostatnich oporów. Myślę, że ten scenariusz jest jak najbardziej faworyzowany. Poziom 3,83 na parze dolar do złotego już jest za nami, a to sygnalizuje, że tendencja umocnienia krajowej waluty po prostu się zakończyła w krótkim terminie. I oczywiście, bardzo skorelowany z rentownościami jest kurs złota. Cena złota próbuje spadać i każdy spadek poniżej, już teraz, 1780 dolarów to będzie bardzo mocne i silne, dynamiczne zaproszenie do tego, żeby spodziewać się dalszego spadku cen tego metalu. Na drugim biegunie mamy cenę. Miedzi, która testuje opory w rejonie 440-445 dolarów. Na razie ten opór nie jest pokonany. Linia trendu spadkowego się broni, i ten, ta rozbieżność między sygnałami ponieważ tutaj ropa naftowa także sygnalizuje zachętę do ryzyka to jest taka, to jest takie ostrzeżenie. Przed tym, że te scenariusze zakładające spadki mogą być także fałszywe, więc moim zdaniem będziemy czekać na wygaśnięcie instrumentów pochodnych w tym tygodniu i oczywiście na Fed. Więc scenariusz bazowy zakłada, że, że tutaj będziemy mieć do czynienia z, z, z lokalnym zatrzymaniem, z korektą. I próbą powrotu do tendencji wzrostowych, więc każdy inny scenariusz moim zdaniem będzie świadczył o tym, że zaskoczenie, z jakim moim zdaniem się teraz borykam w krótkim terminie, ono będzie się materializować w postaci większej korekty spadkowej. Jak będzie, przyniosą nam kolejne dni. Co jest także ważne, to to, że w tym tygodniu nie ma jakichś ważniejszych danych makroekonomicznych, więc Wygląda na to, że cały tydzień będzie testem sentymentów na wielu rynkach finansowych, i na koniec Bitcoin, który testuje swoje wsparcie 41 tysięcy, 46 tysięcy dolarów. Mamy wyraźne zagłębienie się już w to wsparcie, i jeżeli się okaże, że tutaj nie ma jakiegoś większego popytu, jeżeli się okaże, bo moim zdaniem czynnik ryzyka dla Bitcoina to także fakt, że ograniczenie skupu aktywów i zakończenie wszystkich programów. Pomocowych amerykańskiego rządu to jest czynnik negatywnie działający na bitcoina. Jeżeli rzeczywiście te czynniki będą się będą, będą faktycznie ważne dla rynku bitcoina, to czeka nas tutaj jakiś mocniejszy spadek i powrót pod poziom 41 tysięcy dolarów, który jest teraz kluczowy. Dziękuję bardzo za słuchanie tego materiału. Zachęcam dzisiaj, żeby wrócić po południu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że te materiały nie są jakąś wartość. I oczywiście na dole jest adres e-mail. Dla tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, to zachęcam do wysłania wiadomości. A codziennie wieczorem będziecie otrzymać Państwo specjalnego e-maila z poddanymi poziomami, na których zamierzam dokonać transakcji następnego dnia, jeżeli wystąpią dane czynniki rynkowe. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.